Siema. Kamera dobrze jest? Chyba dobrze jest. Co ja tutaj będę rozpaczał nad kamerą? Dobra, weźmy może jeszcze trochę w dół, żeby było mnie pięknego widać całego. Nie, no dobra, świruję. Cóż, pójdziemy sobie ekspić, bo nic chyba bardziej, nie wiem, wartościowego ja chyba tutaj nie wymyślę tak naprawdę. Więc no, mam jeszcze chwilę tak naprawdę, bo zaraz lecę ogólnie się ze znajomymi spotkać. I cóż wam mogę powiedzieć, wróciłem stary ja, wróciłem taki stary ja sprzed 2 lat i zauważyłem naprawdę, że wróciłem do tego wszystkiego, a fakt, że posiadałem dziewczynę, tak naprawdę mnie trochę stłumiło z tym wszystkim. Czy będzie to ogólnie zmiana na plus czy na minus, to nie wiem, ale jakby nie patrzeć, jest mnie. Mogę wam powiedzieć ogólnie. O, właśnie, może to jest dobry temat, żeby wam opowiedzieć, w jaki sposób się Dominiczek zmienił, w jaki sposób Dominiczek się zachował 2 lata temu. To otóż Dominiczek 2 lata temu był popierdolonym człowiekiem, który nie miał praktycznie żadnych granic moralnych. Znaczy, jeśli chodzi... Dobra, nie miał. Chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o dziewczynę, to miał, ale też tak bywało, że traktowałem czasem przymiotowo. Jednakże ja byłem z tym wszystkim ogólnie, że tak powiem, szczęśliwy. Znaczy nie, może nie byłem względem dziewczyn taki. Nie, chyba nie. Chyba nie. Albo jestem po prostu na tyle głupi, że nie mogę teraz się sam obiczować i sobie przypomnieć. Ale chyba nie. Ale ogólnie nie miałem bardzo dużo hamulców. Miałem bardzo duże mniemanie o sobie. Na każdym kroku przechwalałem się, jaki to ja nie jestem super, jaki to nie jestem fajny, czego to ja nie mam, w czym to ja nie chodzę, ile to ja mam hajsu i tak dalej. I kurwa, zachowałem się trochę jak taki jebany banan. Jednakże, jakby to powiedzieć, wracając ogólnie do tego zachowania, będę się starał ogólnie być z tym wszystkim szczęśliwy, jednakże zachować dużo... Znaczy ustalić sobie pewne granice moralne, których nie chciałbym przekraczać, żeby nie gorszyć innych ludzi, nie być chamski względem ludzi, ale w sposób pozytywny na pewno się zmienię, taki jak byłem właśnie kiedyś. Tylko właśnie będę musiał troszkę wniosków wyciągnąć z tego wszystkiego. Ale cóż, właśnie 2 lata moje życie tak wyglądało. Pracowałem sobie, byłem geodetą, byłem z tego powodu bardzo dumny. Kupiłem sobie samochód, na który sam zapracowałem. I bardzo lubiłem się szczycić tym wszystkim, co osiągnąłem. Tylko wy pomyślicie sobie, o, okej, bo on się szczyci i tak dalej. Tak, tylko że to wyglądało w ten sposób, że ja to robiłem bardzo żartobliwie. I drugi jeszcze powód, że de facto ja zapracowałem sobie na to wszystko sam. Trzeci powód, po prostu byłem z tym wszystkim szczęśliwy i radosny i mi taki styl życia oczywiście odpowiadał. Ogólnie tylko, wiecie, wystarczy tak, że poznasz dziewczynę, zakochasz się i już się zmieniasz diametralnie, bo starasz się w jakiś sposób podpasować do tej osoby. Czasem ci to nie wychodzi, czasem to wychodzi, czasem odpuszczasz ty, czasem odpuszcza druga osoba, więc to tak w sumie działa. Ale no, fakt, że poznałem dziewczynę, uspokoiłem się trochę i byłem bardziej już taki spokojny, cichy, szary człowiek ludzki. Jednakże, czy ja byłem wtedy naturalnie sobą? Wydaje mi się, że trochę nie. Że trochę to tuszowałem w sobie. I cóż, tak nawet dzisiaj moralnie nie wiem tak naprawdę, która wersja mnie byłaby bardzo poprawna, bo ja jestem ogólnie człowiekiem, który potrafi łączyć bardzo dużo cech. I te cechy potrafią się zmieniać dosłownie z sekundy na sekundę. Więc w sumie tak naprawdę, jeśli wyjść z definicji, kim jest osoba dwulicowa, to można by powiedzieć, że ja jestem osobą dwulicową, bo osoba dwulicowa to nie jest osoba, która wbija w nóż plecy i tak dalej. Bo to bardziej można zdrajcą nazwać. Coś takiego. A osoba dwulicowa to jest... Zacytuję wam. Fałszywy, mówiący co innego. Znaczy jest... Kurwa. Dwulicowość. To jest... Znaczy, dobra, może używam złych tak naprawdę i sam się gubię w tym wszystkim, ale po prostu czasem moje zachowanie się zmienia. Tak, trochę ze względu właśnie na otoczenie, bo jakby nie patrzeć, jest trochę ludzi, którzy chcą usłyszeć to, co chcieliby usłyszeć. Jeśli na przykład poznajesz osobę, która lubi rysoraki,
A ty lubisz, kurwa, nie wiem, krakersy i chcesz się spodobać tej osobie, chcesz trochę zbudzić zaufanie, to raczej zaczynasz gadać o rysorakach, a nie krakersach. I chodzi o to, że raczej każdy człowiek w jakimś stopniu próbuje się komuś przypodobać albo nawiązać kontakt, no bo jednak czasem ten kontakt może być wspólny, a czasem po prostu, nie wiem, jeden człowiek rozmawia z drugim, niby na temat, który go nie interesuje, ale chciałby po prostu jakoś porozmawiać z daną osobą i ze względu na to czasem po prostu kontakt taki się nawiązuje. O tyle jeszcze fajnie, jeśli to jest temat wspólny dla obu osób, które obie osoby lubią, ale no nie wiem, daję na to najlepszy przykład. Idziesz sobie do pracodawcy. Chcesz tą pracę mieć, bo się okazuje, że jest spoko, że jest fajna i tak dalej. I raczej większość osób będzie się kierowała tym, że będzie się starała zrobić jak najlepsze wrażenie na pracodawcy, a raczej nie będzie na tyle szczera i nie pokaże swojego prawdziwego oblicza. Czyli na przykład, nie wiem, nie powiesz chyba pracodawcy, że jesteś pojebany, że masz dwa lewe jaja, że nie wiem, że cokolwiek tak naprawdę, ale nie powiesz mu takich rzeczy, które są uznawane za dziwne albo niemoralne, tylko raczej będziesz starał się ze swojej osoby zrobić taką, że o, to ja to jestem taki zajebisty, no patrz, o tako, ja to i gadać umiem, i śpiewać, i tańczyć. Dlatego, no, wydaje mi się, że, no nie, no, są jeszcze, są, powiem tak, są na pewno ludzie, którzy są szczerzy, tak szczerzy, że nawet nie potrafią nikogo w żaden sposób okłamać, jednakże to jest tak naprawdę duża mniejszość, moim zdaniem, bo człowiek, każdy człowiek jest od kogoś zależny. Uwierzcie mi, że nawet najpotężniejsza osoba na świecie zawsze jest od kogoś zależna. I nikt nigdy nie może się poczuć w takiej sytuacji, że nie jest od kogoś zależny. Znaczy, no, może są bardzo małe wyjątki, jeśli, nie wiem, masz... Znaczy nie, nawet chyba nawet gadam głupoty, po prostu chyba każdy jest zależny od kogoś czy czegoś. No, tak już jest skonstruowany świat. No nie wiem, musiałbyś być chyba, mieszkać w Afryce, mieć własne źródełko, własne krówki, własną żonę i tak naprawdę, no serio, no nie oczekiwać od żadnego innego człowieka niczego. Bo nawet chciałem na początku podać przykład, że jeśli masz firmę i tak dalej, ci fajnie prosperuje, no to nie, no jesteś wtedy zależny od skarbówek, ZUS-ów, jesteś zależny też od swoich pracowników, bo tak naprawdę mogą, nie wiem, wykonywać tą pracę źle i też człowiek jest od takich ludzi po prostu zależny, dlatego chciałbym wam to po prostu zilustrować, jak ja to wszystko widzę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co wam mogę powiedzieć, że sobie kupiłem bluzę. Kupiłem sobie bluzę Heffingera i za 500, bo pomyślałem sobie, no dobra, całe życie oszczędzałem, całe życie, szkoda było mi złotówek, no to sobie zaszaleję. Jak nie mam co wydać na jakąś dziewczynę, to wydam na siebie. I tyle. Dobra, pójdziemy na kwieciste przejście i pójdziemy sobie jeszcze ten. Jak coś, to nie martwcie się, nie umarłem. Ja wróciłem na nowo, ja po prostu potrzebowałem trochę resetu. I tak, aplikacje składam wszelakie na różne stanowiska, więc wydaje mi się, że od marca powinienem ogólnie zacząć pracę, wróci stary ja, będę wam gadał czasem głupoty, czasem będę pił na nagraniach, czasem będę pierdolił takie głupoty, że naprawdę się nie będzie chciało słuchać. Która wersja mnie wam bardziej się spodoba, to i tak ciągle to jestem ja, więc nawet jeśli będziecie chcieli, żebym porozmawiał na poważne tematy i nie mówił tak bardzo ironicznie oraz sarkastycznie, to ja i tak znajdę motywację w sobie, żeby taki być. Tyle. No, ale Boże, patrzcie, widzicie, jaki ja szczęśliwy człowiek? Człowiek, który 2 tygodnie temu, czy tam, no niecałe 2 tygodnie temu się załamał. Ogólnie z moją było dziewczyną już wszystko załatwiłem, tak naprawdę byłem jeszcze cwaniaczkiem. O, co tu się stało? Byłem cwaniaczkiem, nie, wymieniliśmy się ogólnie przedmiotami, które należały do jednej bądź drugiej osoby. Spisałem ogólnie tak samo umowę, aby już nigdy nie zrobiła mi żadnej przykrości i na owej umowie napisała, że podział został zrobiony, żeby nie domagać się więcej żadnych przedmiotów od osoby przeciwnej i tyle, podpisane wszystko, więc tak naprawdę mam jakiś dowód.
I nie chciałbym w życiu nigdy więcej tej osoby spotkać. Chciałbym po prostu się odizolować, chciałbym zacząć nowe, stare życie, chciałbym po prostu sobie to wszystko ułożyć i z optymistycznym nastawieniem patrzę na świat. Chodzę na basen, napierdalam po 30 długości i co? No, jak na razie z nikim na poważnie nie chcę być. O, tutaj biega jakaś cytrynka. Czy oni mogą mnie tu zabić, naprawdę? Kto to kurwa jest? Szmata jebana. Nie fajnie. Dobra, wrócę do was zaraz. Wiecie co? Zostałem zabity z premedytacją. I ja z tą premedytacją nie zostawiłem tego wszystkiego. Ja zapytałem się osoby, dlaczego? Dlaczego ja zostałem zabity? Udzielono mi odpowiedzi. A raczej nie odpowiedzi, tylko po prostu wklejono mi questa. I tutaj rodzi się podstawowe pytanie. Czy człowiek musi od razu przechodzić do przemocy? Czy musi przechodzić od razu do radykalnych działań? Ale nie, dobra, ja tak gwiazdorze, ale tak poważnie, to uważam, że ludzie często zaniedbują po prostu rozmowę z drugim człowiekiem, bo mogą rozwiązać problem w inny sposób. Jednakże łatwiej jest po prostu czasem skończyć coś, czy po prostu zadać ostateczny cios, czy po prostu, no nie wiem, nie oszacować konsekwencji. Dużo jest tak naprawdę, dużo mógłbym wam dawać przykładów. Tak, na przykład jak sytuacja z, wiecie, sam nikim. Wiele rzeczy tak naprawdę mogło zostać unikniętych. Wiele rzeczy mogło tak naprawdę pójść inaczej, ale zabrakło tak naprawdę jednego. Zabrakło szczerości i rozmowy. Czasem ta szczerość i rozmowa się nie opłaca, bo czasem, znaczy powiem tak. Czasem może być tak po prostu, że rozmową nie osiągnięcie pewnego tak naprawdę rezultatu, który byście chcieli na przykład osiągnąć. Jednakże fajnie jest przynajmniej się o to zapytać, i to wychodzi też z kultury osobistej człowieka, czy człowiek najpierw po prostu zrobi coś takiego dziwnego. Czy wiecie, to jest mały przykład. Boże, no dobra, zostałem zabity i chuj tak naprawdę, ale to tak naprawdę ma większe przesłanie. I taka mała rzecz tak naprawdę daje mi do myślenia, że człowiek po prostu często idzie na łatwiznę i nie chce mu się, bo po prostu tak jest łatwiej, bo tak jest szybciej. Jednak warto jest po prostu rozmawiać. Jeśli jest jakiś problem, jeśli jest coś na rzeczy, to warto rozwiązywać ten. Wow! Warto rozwiązywać takie problemy po prostu rozmową. A właśnie, no w sumie Lotum Hero, to co ja wam mogę powiedzieć o tej grze? No, ostatnio to tylko mortę nabiłem. Wyrzucili mnie z klanu. Wyrzucili mnie z klanu, bo chyba nieaktywny byłem troszkę. Zdobyłem też heroik z Mortena i mam troszkę pieniędzy. Tylko teraz, jak widzicie, ja nie mam co z tymi pieniędzmi robić, bo na aukcji nie ma jakoś bardzo dużo przedmiotów. A jak są, to są to licytacje. Te licytacje zaczynają się od 1 miliona, więc może coś mi się tam uda wyskubać. No i tyle, co. Wrzucę ten odcinek prawdopodobnie jutro. I tyle. Założyłem sobie konto na pracuj.pl i macie tam coś takiego, że wrzucacie ofertę pracy. Znaczy jest oferta pracy, wy tam aplikujecie na to, dajecie swoje CV i tak dalej, oni tam rozpatrują to i tak dalej i macie pewne tam wiadomości odnośnie tego, na jakim etapie jest wasze staranie się o pracę, że tak powiem. No, także tak. Ale no trochę tu zostanę. Jak dalej się moje życie potoczy, czy dalej się będę zmieniał, czy po prostu będą jakieś diametralne zmiany w moim życiu, tego wam nie mogę powiedzieć, bo sam tego nie wiem. Jednakże wiem jedno, że trzeba po prostu szanować swoje życie. I to jest naprawdę rzecz, do której doszedłem tak naprawdę. Mimo że człowieka mogą tak naprawdę spotykać różne przykrości, najróżniejsze, to jest najważniejsze, powiem wam, żeby wstać. A jeszcze większą satysfakcję daje człowiekowi, jeśli on wstaje sam o własnych siłach. Ja na przykład teraz mam taką motywację do życia, że nie wiem, po prostu jak idę na głupi basen i pomyślę sobie, okej, mógłbym zrobić 20 długości. Jednakże nie będę usatysfakcjonowany z tego. Wolę zrobić 30, chociażbym miał naprawdę zdechnąć czy coś takiego. No, no nie, ale to po prostu zależy od motywacji. I chociażbym miał, nie wiem, zemdleć, chociażbym miał cokolwiek zrobić, to ja zrobię te 30. Ja wiem, że jestem skłonny do tego, żeby to zrobić, dlatego to nie jest dla mnie jakaś wielka bariera, ale po prostu nie będę odpuszczał. Nie będę odpuszczał w swoim życiu i będę się starał. Jeśli będzie trzeba i będę wiedział, że gra jest warta świeczki, będę ryzykował, ale chciałbym po prostu być, że tak powiem, jeszcze
Chciałbym po prostu wyciągnąć wnioski z wielu rzeczy w moim życiu i chciałbym się starać być jeszcze lepszym człowiekiem. Bo człowiek tak naprawdę nigdy, nigdy człowiek nie będzie idealny. Cały czas człowiek będzie się uczył na jakichś błędach. I cały czas człowiek będzie musiał jakoś dojść do perfekcji. Jednakże widzę, że jestem na dobrej drodze do tego wszystkiego. I tak. Nie wiem, jakie materiały byście chcieli, bo ja wrzucam trzeci raz, jak ja biję antycznych wojowników. I jeśli byście chcieli coś ciekawszego, bo wiem, że moje materiały nie są ciekawe, czy jeśli byście chcieli jakieś kurwa vlogi, czy audiologii, czy coś takiego, no to możecie tak samo powiedzieć. Więc ja jestem otwarty na wszelakie propozycje. A wiem, że ja sam ciekawych rzeczy nie robię, bo jednak wolałbym to zrobić w porozumieniu z wami, żeby po prostu wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Dużo miłych komentarzy dostaję. Komentarze piszę, komentarze czytam wszystkie, jednakże na wszystkie nie odpowiadam, bo po prostu mi się nie chce, bo jestem laniem i nie się do tego przyznaję. I tyle. Dobra, idę na kwieciste przejście, wracamy na Mortena i będziemy sobie znowu pewnie bić tego Mortena. Ja za jakieś, w sumie to pewnie... Za ile powinienem wyjść? Powinienem wyjść za 17 minut jakoś, żeby zdążyć. I powiem wam jedno. Nie lubię ludzi, którzy wychodzą z założeniem, co ja nogi wygrałem na loterii albo ręce. A są tacy ludzie, którzy walą ci takie teksty i powiedzą: nie, ja tego nie zrobię, bo ja rąk na loterii nie wygrałem. I ja je muszę szanować, bo jeszcze mi się zadra wbije i coś takiego. I wiecie, mi to aż ręce opadają. Bo tak naprawdę człowiek powinien właśnie szanować to, że posiada to wszystko i też używać tego. Bo tak naprawdę stojąc w miejscu, no człowiek... Nie, tak naprawdę stanie w miejscu przez człowieka, to tak naprawdę jest efekt, że się cofa. I powiem wam tak, bo... No dobra, dajmy na to przykład. Ja powiedzmy stałbym w miejscu przez rok, dwa, trzy, cztery. Rówieśnicy się starzeją, ja też się starzeję. Ja nic nie osiągam, rówieśnicy osiągają coś takiego. No oczywiście też zależy, jakich rówieśników weźmiemy pod uwagę, tak? Ale chodzi mi o to, że... nie... Powiem wam tak. Nawet czasem lepiej się po prostu załamać. Na chwilę. Przynajmniej na chwilę. Bo uważam, że lepiej jest zrobić krok w tył, a potem dwa do przodu i iść dalej zmotywowanym, być dalej zmotywowanym, wyciągnąć wnioski, niż po prostu, nie wiem, nie myśleć w ogóle nic o własnym życiu, nie dochodzić do żadnych tak naprawdę wniosków. I tą przemiłą puentą myślę, że będę mógł zakończyć odcinek. Ja tego człowieka nie zabiję, ten człowiek mi żadnej przykrości w życiu nie zrobił. I ja mogę wam pokazać, że można kochać bliźniego swego, jak siebie samego. I nie bój się, kolego, nie zabiję cię. Boże, jak ja się głupi robię ostatnio. Okej, okay, podniosłem się, ale jest, robię się taki... Taki gwiazdor się robię. Dobra, Mortena nie ma. Dobra, mordeczki, ja zwijam, jak coś to piszcie komentarze i tak dalej, więc siema. A TikToka sobie założyłem, to mogę wam później nagrać odcinek o tym, jak sobie to wszystko założyłem i na jakiej zasadzie to działa. Ja się w ogóle na was nie patrzę, ale dobra, teraz się patrzę. Dobra, elo.